klaster przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz 9 radomskich organizacji wystąpiło z pismem do przedstawicieli rządu z inicjatywą nowego zagospodarowania i planu fabryki broni w Radomiu. Chcemy, aby w tym obiekcie coś się działo, a mianowicie, ponieważ jest projekt zmiany administracyjnej naszego kraju, a mianowicie powstanie nowego województwa ze stolicą w Radomiu, chcemy, aby w tym budynku znajdował się Urząd Wojewódzki, a mianowicie wszystkie 27 wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, natomiast sam wojewoda oczywiście miałby swoje miejsce w gabinetach byłego wojewody, wcześniej w gabinetach rządu gubernialnego, mianowicie przy Żeromskiego 53. Fabryka broni powstała zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Sam projekt budowy był niejako krokiem do odrodzenia państwa polskiego. Dla niektórych stanowi symbol radomskiego przemysłu. Przypomnijmy sobie, że przecież na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, w okresie zaborów nie było przemysłu zbrojeniowego. Dlatego to był ogromny wysiłek cywilizacyjny II Rzeczpospolitej, żeby stworzyć ten przemysł. I zapoczątkowano to, można powiedzieć, w Radomiu. Był to projekt nie tylko dla samego Radomia, ale dla całego regionu, tak zwany trójkąt bezpieczeństwa. Projekt zakłada umieszczenie kilkuset urzędników w budynku, który obecnie miałby zostać wyburzony. Oczywiście cały plan zakłada, że dojdzie do podziału województwa mazowieckiego i wydzielenia z niego Warszawy. Jeśli tak się stanie, co oczywiście nie jest pewne, Radom musiałby stać się miastem wojewódzkim. Do tego miana kandydują również Siedlce i Płock. Dlatego też my, no, te 9 organizacji, ja reprezentuję akurat Radomskie Towarzystwo Naukowe, 9 organizacji, które się podpisało pod tym listem, apelem do najwyższych władz Rzeczpospolitej. My domagamy się po prostu powrotu do pierwotnej koncepcji rewitalizacji tego obiektu. Owa rewitalizacja gmachu fabryki broni była przewidziana w ramach programu Fabryka. Program Fabryka dotyczy wsparcia tak zwanych miast średnich, czyli tych miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze i wymagają pewnej interwencji państwowej, żeby pobudzić rozwój. Więc w około 10 miastach na początek w Polsce miały powstać nowoczesne, najwyższej klasy obiekty biurowe. Przedstawiciele 9 organizacji za przyczynę odrzucenia tego planu uważają zmiany personalne w organach decyzyjnych. Projekt rewitalizacji budynku opiewa na kwotę od 100 do 130 milionów złotych. Jeżeli byśmy rozważali inną koncepcję, czyli wyburzenie tego obiektu i postawienie nowych obiektów, no to prawdopodobnie ten koszt i tak mógłby się zbliżać do 100 milionów złotych, a na pewno będzie to dobre kilkadziesiąt milionów, przy czym te nowe szacunki są związane też, co też jest ciekawym tutaj wątkiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu już sygnalizuje, że jeżeli doszłoby do wyburzenia tego obiektu, to program nowej inwestycji będzie znacznie ograniczony. Powstałby mniejszy biurowiec i powstałby biurowiec niższej klasy. Jak przekonuje Łukasz Zaborowski, w Radomiu jest sporo pustych terenów nadających się pod budowę biurowca. Natomiast gmach fabryki broni ma zdecydowanie za dużą wartość, by go zburzyć.